Cześć wszystkim, dzisiaj mówię całą prawdę na temat Roberta Lewandowskiego, dokładnie mówię na ten temat Jan Bednarek. No właśnie, co mówi Jan Bednarek na temat Roberta Lewandowskiego, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to dostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jan Bednarek. A więc kolega, tak naprawdę Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski, wypowiedział się na temat naszego snajpera napastnika e, grającego w Bayernie Monachium. E, no i Jan Bednarek e, tak e, mówi, że no, Robert Lewandowski jest przykładem do naśladowania. Wypowiedział się w ten sposób, że on każdego przeciwnika traktuje z takim samym szacunkiem. Tak właśnie powiedział Jan Bednarek w kontekście właśnie meczy reprezentacji Polski. Wiadomo, że ci piłkarze na co dzień grają w innych ligach, w innych krajach. No, Natomiast tutaj Jan Bednarek mówi na temat Roberta Lewandowskiego też w ten sposób, cytuję: Myślę, że zaangażowanie jest tym, czego nauczyłem się od Lewandowskiego. To właśnie cały czas pokazuje. Nie ma, nie ma znaczenia, czy gra przeciwko słabszym ekipom, czy wie, w wielkich meczach. Zawsze zachowuje się tak samo. Każdego przeciwnika traktuje z takim samym szacunkiem. Tak powiedział Jan Bednarek dla Daily Star, a więc angielskiej praktycznie gazety. No i Jan Bednerek też powiedział na temat Roberta Lewandowskiego takie słowa: Lewy gra przeciwko Łotwie w taki sam sposób, jak gra przeciwko Niemcom. Jest naprawdę konsekwentny i pokazuje, że um, potrafi grać w każdym meczu z takim samym zaangażowaniem, z taką samą motywacją, aby być najlepszym. Masz motywację do bycia najlepszym, dlatego grasz w piłkę nożną. Tak właśnie powiedział tutaj Jan Bednerek na temat e, Roberta Lewandowskiego. No warto wspomnieć także, że. Jan Bederek ma dopiero 24 lata, więc rzeczywiście Robert Lewandowski może być tak naprawdę natchnieniem, tak czy źródłem inspiracji dla tego piłkarza. Dotychczas tutaj praktycznie zagrał 29 31 meczów, jeśli chodzi o ten sezon w pre Premier League. No i 28 razy w tym sezonie występował w pełnym wymiarze czasu, tak? To też nie jest takie proste, żeby się przebić do Premier League, żeby tam faktycznie występować i być podstawowym zawodnikiem. No i rzeczywiście tak komplementuje tutaj właśnie Jan Bednarek Roberta Lewandowskiego, także Lewy gra przeciwko Łotwie w taki sam sposób jak gra przeciwko Niemcom, jest naprawdę konsekwentny i pokazuje, że potrafi grać w każdym meczu z takim samym zaangażowaniem, z taką samą motywacją. Aby być najlepszym, masz motywację do bycia najlepszy, najlepszym, dlatego grasz w piłkę nożną. Tak właśnie powiedział Jan Benerek. No ja muszę powiedzieć, że to, że się gra praktycznie z Niemcami, to nie oznacza zawsze, że po prostu tę mecz musimy przegrać, tak? To też jest jakby jedna sprawa. Czasami po prostu takie mecze z teoretycznie z słabszymi drużynami, tak jak na przykład Łotwa, mogą być trudniejsze i cięższe. Zresztą o czym mówił sam Robert Lewandowski, tak? Że to nie jest wcale po prostu takie wszystko proste. Czasami może być mecz, w którym Robert Lewandowski na przykład to będzie dwa czy trzy gole. Reprezentacja Polski ten mecz wygra. Okaże się, że to był bardzo ciężki doporny mecz. Na dwa gole to rzeczywiście po prostu zostały zdobyte tak, a wcale to nie była taka przewaga, to nie był wcale taki spacerek. Także to nie jest wszystko takie proste, nie jest wszystko przewidywalne Natomiast niewątpliwie tak, ten no, piłkarz na tym poziomie, jeżeli chce występować tak i zarabiać też miliony, bo oni no, oszukujmy się, w to też idzie w parze z milionami, no musi mieć wewnętrzną motywację. Nie da się po prostu go motywować, tak. No, nie, nikt nie jest w stanie praktycznie stać praktycznie nad Robertem Lewadowskim i codziennie go motywować tak, że do lepszej, do lepszej gry, do, do lepszych występów, to musi praktycznie siedzieć z, w samym piłkarzu. To jest to też to, co praktycznie bardzo często gubi piłkarze Na przykład mówi się, że jakiś piłkarz jest, o młody talent, tak, świetny po prostu piłkarz. Jakiś piłkarz ma tam 14 czy 13 lat, już jest zakontraktowany, że to będzie w przyszłości świetny piłkarz. No tak, ale musi mieć jeszcze po prostu cały czas tam piłkarz, musi pracować nie tylko na boisku, ale też pracować nad sobą, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem, wyeliminować błędy i starać się być jeszcze lepszym zawodnikiem. Tak? Potem na przykład pojawiają się takie informacje, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, że on ma Trenera do snu, tak? Czy po prostu specjalny układ w, 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 w sypialni bez elektroniki, bez telefonów, czy światła, i tak dalej, żeby mógł się lepiej zregenerować. No i niektórzy na przykład się śmieją z tego, no ale tak, ale potem po prostu to, to wszystko się praktycznie przekłada na jego jakość na boisku. Także co mecz praktycznie zdobywa gol. Nawet gdyby nie wiem, miał jakąś po prostu tutaj dziwne rzeczy robić, tak? Czy jakieś dziwne rytuały, skoro przynoszą, to po prostu daje to skuteczność na boisku, no to warto to praktycznie robić. Oczywiście to nie jest rzecz, o, o której Robert Lewandowski zacznie więcej zdobywać goli, ale to jest, to jest rzecz, która składa się na całość praktycznie. Czyli no rzeczywiście Jan Bednarek może się uczyć tutaj od Roberta Lewandowskiego, aczkolwiek Jan Bednarek, wiadomo, jest na zupełnie innej pozycji, tak, jeśli chodzi o, no nie tylko karierę zawodową, ale też po prostu pozycję na boisku. Natomiast, no jeśli chodzi o wymagania w stosunku do Roberta Lewandowskiego, są no, bardzo duże, tak. Robert Lewandowski może praktycznie przestać cały mecz, mecz może po prostu nie Prezentować się. Na końcu oczekuje się od niego statystyk, tak żeby zdobywać, zdobywał gole, żeby miał asysty na swoim koncie. Jeszcze od Roberta Lewandowskiego tak na przykład nie oczekuje się asyst jak dgoli. To jest kluczowa praktycznie sprawa, więc to nie jest takie wcale proste, tak? No i rzeczywiście no, kolejna kwestia to jest tak naprawdę presja, tak? Otoczenia piłkarzy, dziennikarzy, praktycznie środowiska piłkarskiego, kolegów z drużyny na to, żeby zdobywał gole. To też jest bardzo ważna sprawa. No ale tak się wypowiedział właśnie Jan Bednarek. Jan Bednarek. Znaczy piłka nożna pokazuje tak, że nie ma drużyn słabszych. Może po prostu przyjechać drużyna, to, która teoretycznie jest słabsza i może pokonać, tak, faworyta lidera. Dlatego takie nastawienie, że do każdego meczu po prostu podchodzi się jest tak samo. Ja opowiem w ten sposób. Mi najbardziej podoba się, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego w jego grze po prostu, no już pomijając kwestię tam techniczną, umiejętności, niezadowolenie. Jak on na przykład nie zdobędzie gola, czy po prostu przestrzeli w bramkę, taki grymas, kwas praktycznie na jego twarzy, jakby tak połknął jakąś cytrynę, czy sok z cytryny. Taki jęk z niezadowolenia, tak? To, co na przykład nie ma u wielu piłkarzy, Którzy bardzo szybko po prostu popadają w samo uwielbienie. To, że nie trafi na przykład w bramkę, nie, ale okej, okay, nic się nie stało i tak jestem gwiazdą tego, tej drużyny, wszyscy po prostu mnie lubią, kochają w mieście, tak, chcą sobie robić zdjęcia, autografy, no a on nie, po prostu on ma takie poczucie, że nie trafił do bramki, czy nie wykorzystał jakiejś sytuacji, która była stuprocentowa, bo zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja może się już po prostu nie powtórzyć, tak, i to jest fajne na pewno, brak jakby spoczęcia z, z, z na laurach, tak, że się nie spoczywa na laurach, tylko, że dalej chce zdobywać te gole, to jest też bardzo ważne, no, no tutaj mental jest bardzo ważny w przypadku piłkarza, tak, no bo może szybko osiągnąć coś i później już spocząć na laurach, właśnie nie chce dalej rozwijać się, a Robert Lewandowski chce zrobić wszystko, praktycznie, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem, jeszcze lepszym piłkarzem. Natomiast w ten sposób się właśnie powiedział. Chociaż Jan Bednarek to też jest bardzo dobry piłkarz, tak? No, występować w drużynie angielskiej też był kosmiczny transfer, jak on przechodził z Lecha Poznań, nie jest tak łatwo tam się utrzymać, zwłaszcza, że obrońca, wydaje mi się, że on jeszcze w lidze angielskiej, no, taki młody obrońca, tak, no, bo doświadczony to, to jeszcze po biedy, to tym bardziej, tak, ci starsi praktycznie piłkarze, napastnicy mogą zrobić wiele tak naprawdę takich zwodów, czy po prostu wiele takich zagrywek boiskowych, na który dopiero Jan Bednarek się będzie uczył. Zresztą to też pokazywało, pokazywała reprezentacja Polski, tak, ta para Gliki, Bednarek była świetna, bo Glika ten, jako ten doświadczony praktycznie stopper, e, mógł w dyrygować Bednarkiem. Oczywiście nie chodzi o dyrygowania takie bezsensowne, tylko pokazać mu się, jak się ustawić, tak, w światło bramki na strzał i tak dalej, e, korygować pewne jego błędy, które nie wynikają z tego, że on nie ma takiej umiejętności, tylko wiek, tak, jakby po prostu ma większe doświadczenie e, glik. Aczkolwiek no, zaraz to Jan Bednarek będzie miał większe doświadczenie, jeśli chodzi o grę. Także tak właśnie wygląda sprawa. No, zaangażowanie to jest absolutnie kluczowa rzecz, tak? Mi się to od razu przypomina, tutaj, jeżeli mówimy o Robercie Lewandowskim, Bayern Monachium i Gorecka, tak? Uważam, że Gorecka po prostu, gdyby niego zaangażowanie i praca nad sobą to on jest fatalnym piłkarzem, po prostu bardzo kiepskim, tylko tyle, że rzeczywiście on bardzo się dobrze prezentuje jako piłkarz. Wydaje mi się nawet, że on jak był po prostu młodym piłkarzem, gdzieś w młodzikach, to pewnie po prostu trenerzy go skreślali, natomiast on cały czas pracuje nad sobą, koryguje swoje błędy, dąży do celu i to jest nieprawdopodobna sytuacja, tak? A teraz na przykład prosta sprawa najświeższa z Gorecką, tytuł mistrzowski oczywiście Bayern Monachium zdobył, później była ta tak patera podnoszona do góry, triumf na na stadionie, bo jeszcze w Ozwór pokonali 4 do 0, w tym bramka Roberta Lewandowskiego. No i Gorecka na przykład tutaj prezentował bicepsy, tak, nieprawdopodobna zmiana, jeśli chodzi o sylwetkę. Jeszcze praktycznie kilka miesięcy temu, czy rok temu Gorecka gdzieś pochylona, tak, ta po prostu sylwetka szczupły był, a dzisiaj praktycznie sylwetka podobna do Roberta Lewandowskiego. No mówi się o tym, że on siedzi praktycznie w szatni koło Roberta Lewandowskiego, więc rzeczywiście bierze przykład z Roberta Lewandowskiego. Nawet Gorecka tam szpanował, tak, popisywał się po Podczas tego triumfu, gdzie założyli tylko koszulki okolicznościowe, że 8 raz zostali mistrzami, praktycznie Niemiec, biceps pokazywał, tak? Rzeczywiście miał tam biceps, więc tutaj na pewno suplementy, tak, dieta odpowiednia, no ale Gorecka bardzo mocno po, praktycznie popracowała nad swoją sylwetkę, sylwetką. Pewnie była krytyka ze strony dziennikarzy, byłych piłkarzy, tak Bayernu Monachium, jeśli chodzi o greckę i on rzeczywiście ten czas związany z koronawirusem, przepracowano siłowni, przepracował właśnie jeśli chodzi o sylwetkę. No czy sylwetka też nie jest gwarantem, tak, goli, akurat jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, on mówił, że sylwetka tak, ale do pewnego momentu, tak, żeby tak była rzeźba, bo później zbyt dużo mięśni to już przeszkadza, tak jak na przykład ja uważam Lukaku, tak, Lukaku jednak ma, no, i tych mięśni, i troszeczkę po prostu tej tkanki tłuszczowej za dużo, moim zdaniem. Aczkolwiek i tak jest szybkim zawodnikiem, natomiast to, tu musi być zachowana odpowiednia proporcja, bo jednak te mięśnie są potrzebne, tak na przykład w przypadku Roberta Lewandowskiego do przepychania się z obrońcami, ale na przykład już za dużo tak, tych mięśni, to może spowodować, że zawodnik będzie wolniejszy, to przyspieszenie będzie gorsze. No ale Goręcka na przykład bardzo mocno poszła do przodu i cały czas to jest praca nad samym sobą. Zresztą to dotyczy nie tylko jakby Roberta Lewandowskiego, ale wielu dziedzin sportu, jeżeli no, zawodnik nie będzie pracował na sobą sportowie to i tak nic ja osiągnie. Tane to nie wszystko. Tak? Trzeba cały czas praktycznie pracować, modyfikować swoje działania. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.